trzech, trzech stawów. Później, no. Do linii trzech stawów. Dobrze. Dajcie mi, kochani, chwilkę czasu. Dwie minutki, skończę live'a. Witam serdecznie. Cześć, co? Oj, no to chodź, bo tu, kochani, nie znaliśmy się. Ale właśnieśmy się poznali. Oboje z Krakowa. Michał Żulikowski, jak się twój kanał nazywa? FWK24.pl. A rozszyfrujesz mi to? Nie wierzę w koronawirusa. Kochani, Michał Żulikowski. Nie znamy się, jesteśmy z jednego miasta. Ale mamy się lubimy. Znajomych. Nie wiem, czy wiesz, że mamy dużo wspólnych znajomych. Ostatnio rozmawiałem właśnie też z moim współpracownikiem Artkiem na twój temat, że się znacie, ale to może już poza kamerami będziemy się takimi rzeczami wymieniać. Myślę, że się jeszcze dzisiaj bardziej poznamy. Ty zostajesz w ogóle na wieczór? No, zostaje chwilę, na pewno zostaje. No tak, no przecież przyjechaliśmy się tutaj. Bo my to namioty przywieźliśmy, podobno to ma być cygańskie obozowisko, nie wiem, czy wiesz. Aha! Ja zamierzam też dołączyć. W każdym razie, Michała, doskonale pamiętacie, kiedy, że tak powiem, różne agenturalne narracje próbowali nas tutaj podzielić, rozwalić. Biliśmy Chylina w tym programie. I mimo, że się nie znamy, to ludzie dobrzy, ludzie, którzy mają dobre intencje, ludzi, którzy prawdziwie walczą o wolność, wyczuwamy się. Szacunek, dziękuję ci za stawienie się za nią, bo naprawdę, kochani, Marcin to jest wasza sprawa. Marcin też tu jest, ja z nim jest, nie wiem, czy spotkałeś. No, obejrzysz, albo nie masz czasu, bo sam jesteś twórcą. Sam jesteś twórcą, natomiast Marcin miał tutaj duże expose na antenie czujnego. Wziął, był sobie też nawet naszą reprezentację antysystemową, bardzo negatywnie wziął i określił. A ludzie, no... przeze mnie może przemawia trochę naiwności, że jeszcze gdzieś coś jest, aczkolwiek już głośno my poszkodowani przez system też mówimy, że jesteśmy, czujemy się już coraz mniej reprezentowani. Jesteśmy zawiedzeni, bo są już nawet niedotrzymywania słowa. Ale no. Co ze Szczepanem? Czy już jest tym antysystemowcem, czy... Będziemy rozmawiać ze Szczepanem, czy on jest tym antysystemowcem, czy nie. Czy nie? Bo, bo może on nie rozumie pojęć. Ale słyszeliśmy, że odpanował wszystkie radiowozy, dlatego cię go spokojnie. Może ktoś go próbował mówić mu coś, że nie jest, a on jest. No, agentura próbowała go tam do czegoś. Tak. Jeszcze z Michałem Żulikowskim dwa słowa. Michał, antena czujnego to są wolne media. Masz prawo powiedzieć, co chcesz, nawet jakbym się ja z tym nie zgadzał. Co mogę powiedzieć? No tylko tyle, że no, wspieram taką działalność. Miło się na to patrzy, jesteś inteligentny człowiekiem, rozumiesz ducha prawa. Oglądałem, jak byłeś na tym Montelu, gdzieś jakaś ubecka prywatna firma, policja czy jakoś tak kazała, w ogóle przychodzi, bo cię chyba lubią. No ja mam tę okazję porozmawiać tutaj z tobą. Może nie chcesz, szukaj na takich spotkaniach, rozmawiając z tobą, a oni ciągle chcą być swoimi kolegami. Nie wiem, o co w tym chodzi. No właśnie. Ale nie, podoba mi się to, jak sobie robisz jaja z tego systemu, bo rozumiesz irracjonalność tego i to powinni oglądać profesorowie prawa, żeby zrozumieć wreszcie, jak należy konstruować, jaki jest duch prawa, bo ta kołota tego nie rozumie. Dorwała się dzicz do władzy w tym kraju i po prostu robi tutaj kompletnie, dziki zachód. Kompletnie tego ta dzicz nie rozumie. Masz w 100% Michał rację. Powiem ci już, wiesz, my o tą wolność walczymy właściwie. Ja to nie umiem tego początku zacząć, bo co, no to międzywojnie też nie było takie najszczęśliwsze, a wcześniej zabory. I właściwie tak cofamy, że właściwie Polska Szlachecka to chyba była ostatnia ta niepodległa Polska, ale tak na dobrą sprawę... Wśród potomków zdrajców musimy jakoś funkcjonować, mamy z nimi do czynienia na co dzień i już ludzie się przyzwyczaili, że to jest normalne. Tak, i ta garstka jakoś musi sobie radzić. Ty sobie radzisz z tym właśnie poprzez humor i to jest super metoda, bo po prostu można czasami jakby trochę normalności dodać. To jest nasza taka chyba polska narodowa cecha, bo ty też masz bardzo dużo poczucia humoru w swoich komentarzach i uwielbiam twój sarkazm. Muszę ci powiedzieć, jak już tak sobie, że tak powiem, referujemy z naszą medialną działalność. A co, no za czasów pierwszej komuny byliśmy najwesolszym barakiem z demoludów, więc chyba coś w tym... Tradycja zobowiązuje. Tradycja, tak, i polskie cechy narodowe zobowiązują. Kochani, Michał Żulikowski, jeszcze raz, NWK24.pl. Wspierajcie niezależne media, wspierajmy się Polacy nawzajem, bo to naprawdę właśnie, Michał, może powiedzmy dwa słowa o tym. To, co nas widać przed kamerami,
to jest tylko właściwie maleńki wycinek naszej pracy, żebyśmy mogli, że tak powiem, coś przeanalizować dla was, zebrać informacje, właśnie zebrać, to my je musimy najpierw zebrać, poświęcić na to czas, to też jest praca. Obrabianie filmów to jest praca ponadetatowa, jeżeli się komuś wydaje, że to jest obijanie się, jeżdżenie sobie po jakichś latach, nagrywanie i pajacowanie, to nie ma żadnego pojęcia w ogóle, ile to czasu zajmuje. Jakby to porównać z pracą kogoś na etacie gdziekolwiek indziej, to nie ma porównania, bo nie ma porównania. Więcej pracy, już nie mówię o emocjonalnej pracy, o narażaniu się. Za trzy etaty mamy spokojnie, nie? Myślę, że tak. Także no, to nawet szkoda gadać, bo to ludzie sobie nie zdają sprawy. Ale agentura chce nas od finansowania odciąć, co? Dokładnie, ale my ich dobrze wyczuwamy. Ale powiem ci, odpalili chyba wszystko, co mają. Wiesz, napuszczali tego dziadostwa, wystrzelali się ze wszystkiego, nie? A my, że tak powiem, w pełni uśmiechu... O, tyle dla was, agentura. Tyle mamy wam do powiedzenia. Tyle wam mamy, panie z wąsem, bez wąsa i inne różne dziadostwa. To my wam powiemy, wyślijcie kogoś lepszego, chociaż ten go z wąsem, powiem ci, to jest... Kogo oni tam mają? Mamy mało. Widzę te kadry. Słabo, nie? Zawsze byli słabi. Tak to wygląda. Macie nasze pieniądze, macie ogromne, macie broń, macie nasze środki i nie dajecie rady. Bo ale nie my, mają nas. Tak, bo nie macie nas, wolnych ludzi, nie złamiecie. Zjednoczeni jesteśmy silniejsi. Dziękuję ci za twoją działalność. Oglądam cię dużo wcześniej, jeszcze jak będę bratami pociągał. Kurde, to nie wiedziałem, to mi miło słyszeć, że to ty mnie stworzyłeś między innymi. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Kochani, cześć, witam, cześć. Z Irlandii. Z Irlandii, super. Cześć. Kochani, to był Michał Żulikowski. Tutaj, jak widzicie, uśmiechów, uścisków dłoni i świetnego polskiego nastroju w samym centrum polskiego Śląska. Co niemiara. Jesteśmy w dolinie... Witajcie. Po prostu witajcie. Przyznam się, że sam się jeszcze wzruszyłem, jak dla was specjalnie odtwarzam ten materiał. No cóż, znaczy powiem wam tak, planowałem tak czy siak się z wami połączyć, bo myślałem, że takim dość przełomowym wydarzeniem, zresztą zaraz myślę, że parę słów o tym temat powiemy, była ostatnia debata, natomiast faktycznie różne wydarzenia, które można powiedzieć jak domino, poskładały pewne te klocki domina się, no po prostu, no cóż, jestem tylko i wyłącznie redaktorem naczelnym. Już jak wiecie, ogłosiłem, że rezygnuję z aktywnej działalności takiej dziennikarskiej, tylko można powiedzieć działalność redaktora naczelnego jako działalność nadzorczą taką prowadzę i to w bardzo ograniczonym stopniu, natomiast no faktycznie przy takiej sytuacji, przy tych wiadomościach, któreśmy uzyskiwali, no nie było innego wyjścia. Razem z redakcją Rebel24 zajęliśmy się dziennikarskim śledztwem już właściwie od samego początku, kiedy gruchnęła w internecie od przyjaciół i znajomych, współpracowników Michała, że trzeba robić mobilizację i go szukać, bo zaginął. Od tego momentu faktycznie pojawiało się wiele informacji, które przypuszczam, że osoby te wrzucały w internet te informacje z myślą, że robią dobrze, natomiast faktycznie tutaj mieliśmy do czynienia po prostu z dezinformacją, z różnymi fejkami. Więc to, cośmy po środowisku zdążyli ustalić, tośmy ustalili dzisiaj od samego rana. Użyliśmy właśnie tego, co nawet jest nam zarzucane, użyliśmy naszych możliwości, bo bądź co bądź jesteśmy dziennikarzami, mimo że różne hejtery mówią, że nie jesteśmy dziennikarzami, jesteśmy dziennikarzami i system ma obowiązek udzielać informacji. Na tyle oczywiście, na ile im tam przepisy wewnętrzne pozwalają. Co za tym idzie, faktycznie Rebel24 i Czujny.pl byli pierwsi w Polsce w posiadaniu oficjalnej od reżimu, od systemu informacji potwierdzonej u źródeł i na policji i w prokuraturze, że Michał Żulikowski nie żyje. Z informacji, któreśmy dotarli
było to, że jechał na rozprawę bardzo ważną w trwającym sporze z Pawłem Bednarzem i na tą rozprawę nie dojechał. Natomiast tutaj też przestrzegam przed jakimś wydawaniem osądów i tak dalej, i tak dalej. No, Michał był w ostrym sporze z Pawłem Bednarzem, natomiast słuchajcie, tych wątków jest dużo, dużo więcej. Michał, podobnie jak na przykład ja ze Sławkiem Marczewskim, zostaliśmy kiedyś pomówieni, co zwłaszcza w dzisiejszych czasach jest tym bardziej karygodne. Zostaliśmy pomówieni przez gazetę W, że jesteśmy ruskimi agentami. Tak, świętej pamięci Michał również był pomawiany o związki z agenturą obcych państw. No, były też różne na tle, myślę, merytorycznym, różne spory Michała, więc tutaj tych wątków potencjalnych jest naprawdę sporo i każdy jeden prawdopodobny. Tutaj nie wiem, czy się nie wkradła jakaś nieścisłość, bo wydawcy przekazywałem tam informacje zgromadzone. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że rodzina i przyjaciele na własną rękę szukali Michała. Wyszedł, wyjechał z domu, jechał właśnie na tą rzeczoną sprawę i nie dojechał. Zgłoszenie było później zrobione, to znaczy od strony systemu mamy informację, że zgłoszenie o zaginięciu było w niedzielę, natomiast tu właśnie się zaczyna przestrzeń do spekulacji, bo faktycznie mamy tutaj też potwierdzone informacje, że rodzina Michała, której oczywiście w imieniu redakcji, myślę, że Was wszystkich, wolnych Polaków, nas wszystkich, składamy serdeczne wyrazy współczucia i łączymy się w bólu i no widzicie, ja nawet nie potrafię w takiej sytuacji wydusić z siebie składnych zdań do Was. Więc jak najbardziej tutaj chcemy uszanować tą chwilę dla rodziny, aczkolwiek tutaj faktycznie okoliczności śmierci Michała są, zwłaszcza z tych przekazów takich gdzieś w komentarzach czy pocztą pantoflową, są tak drastyczne, że jeżeli by była tylko taka możliwość, to no, byśmy prosili o jakiś krótki kontakt. Ja w sumie sam jestem z Krakowa, więc może będzie to ułatwione. Po prostu potrzebna jest tutaj jakaś, że tak powiem, oprócz plotek i ktoś komuś powiedział, że ktoś tam coś miał kontakt z rodziną czy coś, po prostu tutaj przydałoby się, żebyśmy znali więcej szczegółów. Natomiast i tak już niestety bardzo dużo wiemy. Odnaleziono samochód Michała. Opisowo gdzieś, mówiąc kolokwialnie, na uboczu, w jakichś warunkach leśnych czy coś takiego. No i przy samochodzie odnaleziono ciało Michała. Powiem Wam tak, mamy najnowsze informacje i może to pozostawię tak, w taki sposób, że z tego, co nam się udało uzyskać informacji, choć informacja jest to niepotwierdzona, ponieważ powiem Wam, jakśmy dochodzili tutaj do tych informacji. Na samym początku w miarę szybko szło, sprawnie i w miarę faktycznie system odpowiadał, ale przypuszczamy, że system po prostu nie wiedział, że to dzwonimy my, antysystemowe redakcje i że tak powiem, rozmawiano z nami jeszcze myśląc, że to dzwonią normalni dziennikarze, znaczy normalni z ich punktu widzenia, z naszego punktu widzenia nienormalni oczywiście. Więc wtedy nam się udało dowiedzieć wcześniej, no natomiast no, też do czasu, kiedyśmy tego potwierdzenia nie uzyskali ze strony reżimu, myśmy nie informowali, mimo że już była oficjalna tutaj ze strony redakcji NWK24 informacja, już wisiała od godziny, myśmy cały czas weryfikowali tą informację. Powiem Wam tak, najnowsza informacja, i nawet z taką prośbą, żebym trochę uspokoił nas wszystkich zburzonych Polaków, bo wolnych Polaków, bo kochani, tych tajemniczych śmierci jest za dużo, w za krótkim odstępie i ofiarami padają osoby bardzo strategiczne, istotne w takiej oddolnej działalności
systemu. Tutaj nie chcę wymieniać duszkiem, żeby nikogo nie pominąć, ale chociaż może coś tutaj się na małą refleksję pokuszę. W każdym razie pierwsze okoliczności, to podkreślę, są nieoficjalne informacje, że ciało Michała Żulikowskiego zostało znalezione w takiej pozie, które by sugerowało, że sam sobie odebrał życie. Nie chcę więcej, bo nie wiem, na ile sobie rodzina życzy, nie spróbuję, mimo że jest prośba, żeby tego nie robić, ale rozumiem, że to jest prośba ludzi, którzy tam gdzieś z rodziną mieli kontakt. No, Michał prowadził warsztaty, wiemy, słynna Dąbrowa, także tam jego tato z całą pewnością też bywał. Wielu z was pewnie ma kontakt i pewnie to jest zrozumiałe po prostu przy takiej tragedii. To jak kilkadziesiąt osób dzwoni o to samo, to absolutnie nie pomaga sytuacji, tak? W każdym razie z informacji, do których dotarliśmy, wynika, że no jest dużo poszlak. Na dzień dzisiejszy nawet 60 do 40 w mojej ocenie, 60% na to, że Michał mógł odebrać sobie życie. I tutaj nie chcę tego wątku rozwijać, chociaż faktycznie, jeżeli ludzie tacy jak Michał odbierają sobie życie w wyniku tego wszystkiego, czego nam reżim tutaj funduje, to też jest najlepszy dowód na to, że to tak być nie powinno. Natomiast no, tutaj w tym miejscu jest, od razu się ciśnie mój komentarz, to znaczy upozorowanie samobójstwa, nawet bardzo wiarygodne, to oni się w tym specjalizują, tak? To oni się w tym specjalizują. Wiecie, że znamy się z Michałem dokładnie, osobiście spotkaliśmy się w tym fragmencie wywiadu, który wam puściłem, i nie ukrywam, że od tego czasu miewaliśmy kontakt, nawet razem wracaliśmy z innej bardzo tajemniczej śmierci, bardzo istotnej osoby. Jak wiecie, na różnych odcinkach nasz wielki ruch w walce o wolną i niepodległą Polskę walczy. Jest między innymi Trybunał Narodowy, który dość profesjonalnie i solidnie zaczął tutaj do katalogowania szeregu przestępstw systemu i nawet zdaje się podejmowania pierwszych wyroków, które oczywiście będą realizowane, daj Boże, w przyszłości. Świętej pamięci Ryszard Hołowaty zginął w wypadku samochodowym, którego okoliczności, z którymi się zapoznałem, takie wstępne, aż krzyczały o śledztwo w sprawie możliwości dokonania zabójstwa świętej pamięci Ryszarda Hołowatego, sędziego pokoju. Na jego ostatnim pożegnaniu był również Michał Żulikowski. No i ja przyjechałem pociągiem, więc faktycznie zabraliśmy się razem z powrotem i byliśmy też jeszcze wcześniej u przyjaciół w regionie. No i mieliśmy ze sobą kontakt. Powiem tak, Michał prowadził bardzo wiele poważnych śledztw dziennikarskich. Dotarł do poważnych dowodów w różnych wątkach sprawy, różnych spraw, w tym spraw, które mnie żywo interesują, mianowicie inaczej. Sprawy, którymi się zajmował, dotyczą między innymi też pewnego bezczelnego celebryty, wokół którego strasznie dużo śmierci jest, w tym śmierć mojej świętej pamięci żony Anastazji Majcher. I no powiem wam, jest grubo. Wprawdzie dostałem informacje dosyć przekonujące, że żebym miał was uspokoić, ale mnie one nie przekonały. Tutaj
widzę, że ktoś już, że ktoś chce wyciągnąć hajs, tak, powiem wam szczerze, już jest niedostępny komentarz, tak. Żenujący jest ten komentarz. Każdy w tej chwili naszą transmisję podpisuje. Transmisja dotyczy między innymi te śmierci Michała Żulikowskiego, ale dotyczy spraw ogólnych i to jest żenujące po prostu. Zresztą w przytoczonym fragmencie, w swoistym testamencie na mojej i rozmowie z Michałem też było mocno powiedziane, że wykonujemy tytaniczną pracę. Michał też wykonywał tytaniczną pracę, której w żadnym wypadku, jeżeli się robi na takim poziomie, nie da się połączyć z żadną inną pracą zawodową. I to było między innymi przesłanie Michała i takie insynuacje. No właśnie, powiem wam tak, Michał był między innymi na tropie agentury, którą mamy wpuszczoną w środowisko. Agentura ta, to są właśnie te kierunki, z których jest hejt na naszą redakcję. Michał to świetnie, można powiedzieć, wziął i doszedł do tego. Cóż za koincydencja, powiem wam o chronologii zdarzeń. W czwartek mamy debatę, wtedy już prawdopodobnie Michał nie żył. Mieliśmy debatę dzięki uprzejmości w Realu 24. Nie wiemy, czy to jest wynik debaty, czy nie debaty. W każdym razie zaraz po debacie nastąpił zmasowany atak różnorakich. Oczywiście tutaj wypina piersi ośrodek szkalowania Polaków i że to on za tym stoi. Natomiast no, taka koincydencja, że była ta debata, która myślę, że była dobrą debatą, merytoryczną debatą. Myślę, że szeroko spektrum osób w tej debacie, plus myślę, że też i konkretne rozwiązania. Zresztą wam powiem, że i o tym chciałem właściwie się z wami połączyć, żeby właśnie o tym porozmawiać. To znaczy, że faktycznie pozytywne zamieszanie ta debata zrobiła. Wiele tu też osób się kontaktowało, wiele też się dowiedziałem, że się jednak pozytywnego dużo dzieje. Zresztą mi zarzucono, że bardzo pesymistycznie, że trochę za dużo pesymizmu wlałem. Ja myślę, że realizmu przyprawionego optymizmem. Gdybym, że tak powiem, miał być bardziej wylewny, to niestety sytuacja by bardziej pesymistycznie wyglądała. Więc mamy debatę, mamy właściwie dzień później zmasowany atak na w Realu 24. Zaraz mamy informację, że wydawało się, że to będzie tygodniowy ban, natomiast jest całkowite usunięcie całego dorobku nas wszystkich, ponieważ w Realu 24 twórcy, redaktorzy podjęli trud, duży też wkład pieniężny, ale później to wszyscy Polacy, tak samo jak Czujnego, wspieraliśmy na tyle, ileśmy mogli. Tak samo jest sytuacja w Realu i kanał nie istnieje, tak? Właściwie wszystkie kanały nie istnieją na platformie YouTube. I faktycznie okoliczności tego, no jest to po prostu próba zakneblowania nam ust. Wszyscy ci, którzy złorzeczyli tej stacji czy każdej innej, no to jeżeli wielokrotnie to powtarzamy, że takich nie będziemy mieli wspólnych instrumentów dotarcia nawet do nas samych, a co dopiero do innych, to sobie możemy gadać na live'ikach wśród znajomych, tak? Więc każdy, kto wytaczał działa i pomyjami oblewa tego typu inicjatywy, to właśnie trzeba się zastanowić, na czyje zlecenie taki ktoś pracuje albo jaką ma zadanie do wykonania. I to właśnie ci najczęściej od nich usłyszycie słowo zadaniowiec, zresztą specjalnie je wymyślili. To z tego kręgu osób ściśle powiązanych, a mamy wśród nich bardzo bliską rodzinkę, na przykład bardzo wysoko postawionego osoby w rządzie, która tutaj udaje patriotę i wyklina strasznie i zło rzeczy i grozi i nic mu się nie dzieje. Są to okolice pewnej pani, która z nimi współpracuje, są to okolice wiedzące za granicę, tuśmy nawet na tym materiale mówili z Michałem. To są okolice tego Szczawia, który jest tam przez nich też wykorzystywany, który tworzy różne hejterskie filmiki. Wedle przyjętego kodeksu honorowego każdy, kto publicznie oczernia, a nie zweryfikuje u źródła, tudzież nie pójdzie
znaleźć kogoś postronnego, żeby wziąć i pewne niejasności przy kimś wyjaśnić, zanim publicznie kogoś o czernie oskarży, to od razu taki ktoś wedle przyjętych na ostatnim zjeździe całej Polski Zjednoczonej kodeksu honorowym, taki ktoś od razu jest usuwany, bo wolność to odpowiedzialność. Nie wolno sobie tak o kogoś wyzywać bez żadnych dowodów, zwłaszcza jak ktoś próbuje być. No i popatrzcie, kochani, śmierć Michała, o którejśmy nie wiedzieli, debatowaliśmy już, kiedy Michał nie żył. Momentalne tutaj ucięcie mediów. Dwa dni temu jeszcze atak na redakcję Rebel24 ze strony tych kręgów, z którymi między innymi Michał walczył i obnażał, że to nie są osoby z czystymi intencjami. Dużo tego, co? Więc po prostu i też właśnie między innymi są to środowiska, które bardzo was nawołują do tego, żeby nas odciąć od finansowania, żeby nas oczernić, żeby nas ze sobą skłócić, żebyśmy się wszyscy rozeszli i żeby wszystko zostało po staremu. Myślę, że bardziej powinniśmy się zająć tymi wrogami ojczyzny, którzy sobie bezkarnie brużdżą i nic im się nie dzieje. Oczywiście z naszej strony przyznam szczerze, tak, temu Szczabiowi myślę, że czas najwyższy wytoczyć wszystkie procesy, skoro faktycznie tuśmy zlali sprawę, a co będziemy jakiegoś nastolatka tutaj po sądach, to nie jest dla nas przeciwnik, ale po prostu, jak widać, gówniarz zadaniowany sobie nie zdaje sprawy, w czym w ogóle uczestniczy. Jak pomawia kogoś o konfidenctwo lub o jakieś pochodzenie w narodowości, które są niekoniecznie przyjazne naszemu narodowi. Obrzydlistwa. I to się dzieje wszystko w sytuacji, kiedy właśnie w bardzo szokujących i dziwnych okolicznościach odchodzi od nas redaktor Michał Żulikowski, twórca kanału NWK24.pl. Kochani, ja myślę, że abstrahując od tych wiadomości, które miałyby, bo faktycznie no, okoliczności wskazują na to, to naprawdę jeszcze zanim doszła ta informacja, że jest dużo poszlak, że Michał sam mógł się targnąć na swoje życie z powodu różnorakich. Przyznam szczerze, nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Michał tak samo jak ja z typem wojownika. A wojownicy giną w walce z wrogiem, a nie poddają się tak łatwo. Więc, ale to może jeszcze nie czas w tym momencie. W każdym razie, kochani, tych śmierci jest więcej. Pamiętacie obrazki, które cały świat obiegły? Jak kordon z OMO zaczął być oddzielany w Warszawie, zresztą sam wam to kadrowałem i filmowałem, między innymi szpaler pancernych, dzielnych wojowników w mundurach wojskowych przeciwko ZOMO w obronie wolnych Polaków. Współzałożyciel pancernych Edwin ginie w wypadku bardzo dziwnym, gdzie jest wątek osoby trzeciej, która powoduje ten wypadek i gdzieś w śledztwie się to rozmywa. O różnych innych śmierciach nie chcę mówić, o śmierci świętej pamięci Ryszarda, to popatrzcie, pancerni, strategiczna sprawa. Trybunał Narodowy, faktycznie no, jedną z najbardziej tam aktywnych i ogarniętych osób był Ryszard Hołowaty, świętej pamięci. Ginie w okolicznościach, których przynajmniej te, które mi przedstawiono, same wołają o śledztwo w sprawie ewentualnego dokonania morderstwa. O różnych jeszcze adwokatach, o w dalszym ciągu dziwnych okolicznościach mimo wszystko śmierci świętej pamięci doktora Hałata i wielu jeszcze innych. Dziennikarz z Lubina, który też demaskował barbarzyńską postawę ZOMO wobec Polaków po zabójstwie chłopaka, któryśmy widzieli. Pewnie tego oczywiście reżim tak nie nazwie. No i było jeszcze parę takich też osób, których w dziwnych okolicznościach mogliby żyć, a nie żyją, a też byli zaangażowani w sprawę. I
we wszystkich tych przypadkach właśnie za dużo się nie klei. Zbyt wąski czas był między tymi śmierciami i były to osoby bardzo ważne na tych odcinkach naszej walki z systemem no i tak to wygląda. Tak to wygląda. Co mogę powiedzieć? Myślę, że przewincie sobie początek tej transmisji. Znalazłem taki nasz wywiad z Michałem, tak. Myślę, że dużo w tym wywiadzie jest zawartych rzeczy i wszelkie jakieś komentarze nie na miejscu będę zresztą blokował. Nie ma, kochani, wolności słowa. Jest ordynarna wojna. Jest ordynarna wojna i tylko ślepcy tego nie widzą. Jest ordynarna wojna systemu z nami, wszystkimi wolnymi ludźmi, a przede wszystkim z ośrodkami kontaktowania się nas ze sobą, między innymi właśnie tędy, tak? I nie czarujmy się. Każdy, to nie jest to, że wyraża se swoje zdanie. W tej chwili każdy, kto po prostu twierdzi, że nie potrzebujemy żadnych wolnych mediów, nawet tych, tak, że tak powiem, ograniczonych, które, bo po prostu cały czas działamy w ich przestrzeni, tak? To jeżeli ktoś uważa, że należy pluć na takie media, no to możecie się domyśleć, co ma spełnione. Albo pożyteczny idiota, albo zadaniowany idiota i tyle. Widzimy, jak, że tak powiem, niektórzy z osób, którzy parali się dziennikarstwem antysystemowym, gdzieś zboczyli i musimy się za nich wstydzić. Są tacy, którzy zaprzestali, a z tych, co z nas zostało, to tak jak tu zresztą słusznie Jowita w swoim transmisji powiedziała, to nie było komu nawet przeprowadzić na szybkość dziennikarskiego śledztwa, żeby potwierdzić bądź zaprzeczyć sprzecznym informacjom, które przychodziły i mimo, że już sensu stricte dziennikarską działalność zakończyłem, no to w takiej sytuacji po prostu natychmiast podjęliśmy działania. W każdym razie widzicie, prawdziwie niezależne dziennikarstwo jest nas coraz mniej. Ci, co mają się dobrze, bardzo często faktycznie mają mieć się dobrze i ktoś dba o to, żeby miał się dobrze. Natomiast cała rzesza działaczy, cała rzesza nas niezależnych dziennikarzy, chociaż no, tu rzesza jest nie z dobrym słowem, no, bo już jest naprawdę garstka. Tak, wszyscy jesteśmy w zagrożeniu. Mamy groźby, mamy pogróżki, nawet jeden z dziennikarzy Czujnego, to żeśmy też, ja gdzieś tam między wierszami tylko o tym wspomniałem, został otruty, ledwo uszedł z życiem, dłuższy czas przebywał w szpitalu, jakiś czas temu, więc te rzeczy się dzieją, no nie jest, my też, że tak powiem, jeżeli ktoś myśli i nabiera, daje się nabierać tym sfinansowanym trollom, że takie nasze życie jest sielankowe, no to wiedzcie o tym, że my dużo rzeczy niestety zaciskamy zęby, co te gnoje nam robią, żeby po prostu właśnie, o co Michał zresztą też mocno dbał, żeby tej takiej pozytywnej energii nie zachwaszczać złym przekazem, tak? Że owszem, wyłuszczamy zagrożenia i tutaj staramy się pokazać, jak sobie z tym radzić. Natomiast staramy się być jednak optymistami, bo rzeczywistość wcale nie jest taka kolorowa i chyba faktycznie przy tym momencie należy głośno o tym powiedzieć. Myślę, że to jest też dobre miejsce, żeby zaapelować, słuchajcie, wszyscy kochani działacze, przyjaciele, znajomi, czy nawet ci, którzy mnie nie lubicie. Nie jestem tabliczka czekolady, żeby mnie lubić. Byle, żeby sobie nie wchodzić w drogę i nie szkodzić wspólnej sprawie. Myślę, że to jest ten czas, kiedy zbiorowo wszyscy powinniśmy w tej chwili jednoznacznie ogłosić, że czujemy się dobrze i żaden z nas nie zamierza popełnić samobójstwa. Myślę, że to jest mocny będzie przekaz co do tego, żeby system nie próbował
kolejnych takich samobójstw robić, ponieważ faktycznie pierwsze okoliczności śmierci Michała Żulikowskiego, no to faktycznie nasuwały skojarzenia, że to już jest taka ubecka pokazówka, niczym za pierwszej komuny śmierć świętej pamięci Jerzego Popiełuszki też tak pokazowo wyszło, że gdzieś został porzucony, tak, i to miało po prostu zastraszyć. I przyznam szczerze, że taki efekt w pierwszej kolejności przekazywane informacje odniosły, tak, no poruszenie było, jest nadal oczywiście bardzo ogromne, natomiast pierwsze informacje wskazywało na to, że Michał został wywleczony z samochodu i po prostu ukatrupiony jakimś tępym narzędziem w głowę, więc faktycznie, no, teraz mamy więcej informacji, że jest faktycznie, został znaleziony w pozie, która by sugerowała samobójstwo, ale tutaj faktycznie też nie będę wychodził przed szereg i będziemy zbierać dalej informacje, jeżeli będzie to możliwe. Postaram się osobiście, nawet nie za pośrednictwem łączów, tylko osobiście skontaktować z rodziną Michała. I też oczywiście będziemy uszanować tutaj wolę, bo przede wszystkim dla rodziny to jest ogromna tragedia. Dla nas wszystkich jest to ogromna tragedia. A osoby z kręgu, które też Michał właśnie diagnozował, że są wpuszczone do naszego środowiska, żeby robić dezinformacje, różne roberciki i inne ubeckie popuczyny, jeszcze drwią, że nie ma żadnej pewnej informacji, że on nie żyje, to tamto. Już ta sama ubecka, słuchajcie, dezorganizacja nawet w takiej dezinformacja nawet w takiej sytuacji. Po prostu coś obrzydliwego. Myślę, że to jest ten moment, w której myślę, że wszyscy powinni się mocno zastanowić. Dwa razy ugryźć w język, zanim się jakąś szkalującą, oszczerczą wypowiedź wobec kogokolwiek publicznie zamieści i zanim, że tak powiem, się zacznie rozpowiadać, że z tym, tamtym i świętym się definitywnie nie będę współpracował, bo coś tam, no to śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Popatrzmy, jak bardzo małe w ogóle są wszystkie te nasze konflikty w obliczu sprawy, o którą walczymy i w obliczu tego, w jaki sposób oni nas eliminują i z nami walczą. I ci, którzy udają, że są z naszego środowiska i w podobny sposób z nami walczą, musimy w bardziej zdecydowany sposób te osoby eliminować, wypalać żelazem takie ubeckie postawy. Jeszcze raz, jeżeli ktoś rzuca na kogoś fałszywe publiczne oskarżenie, a nie przyszedł skonfrontować to z osobą lub nie poprosił osoby postronnej, żeby skonfrontować z tą osobą rzekome rewelacje, na które posiada, tylko po prostu robi jakieś szkolujące filmiki czy coś takiego, czy ten, to jest prawdziwy wróg ojczyzny, to jest prawdziwa obecja. Najgłośniej łapaj złodzieja, zazwyczaj krzyczy złodziej. Bądźmy czujni. Bardzo głośnośmy o tym mówili. Aż same wzruszenia nie mogłem się opanować, kiedy odtwarzając wywiad z Michałem, dokładnie o tymśmy mówili. Trochę też szydząc, że po prostu te ubeckie ruchy są tak czytelne, że my to widzimy jak na dłoni i nie mieliśmy, jak widzieliście na tym naszym wywiadzie, żadnej wątpliwości, gdzie skąd ta zgnilizna próbuje się wejść w nasze środowisko i doszliśmy do tych samych konkluzji z wami na żywo na antenie w Wielkim Marszu w Katowicach, pierwszy raz widząc się w życiu wtedy właśnie. Słuchajcie, tak, bądźmy czujni, bądźmy zjednoczeni. W
wspierajcie wszystkich, kogo uważacie, że należy wesprzeć, ale zróbcie to, zróbcie to. Nie lubicie mnie, nie jestem tabliczka czekolady, żeby mnie lubić. Nie chcecie wspierać czujnego czy mnie w walce, bo przecież nie chcę się kurwa żalić, przepraszam za wyrażenie. Ale naprawdę, to na jakim etapie w tej chwili jest ta walka, to ja też przyznam szczerze, że nie wiem, czy to nie jest mój ostatni z wami live, tak? Czy nie skończę podobnie jak Michał, czy po prostu za chwilę usłyszycie, że jestem aresztowany, a poza tym jeszcze jakieś tam bzdury do wymyślają, że wam zupełnie jest brzydne, bo coś obrzydliwego na przykład podstawią, czy coś takiego. I na przykład na długie lata mnie zamkną, tak? A później niczym świętej pamięci na przykład Brunon, któremu też na lewo wykręcili sprawę o zamach na Sejm, tak? Gdzie zamachowcami mieli być funkcjonariusze. I później w sytuacji, kiedy już wszystko mu tam wychodziło na prostą, w dziwnych okolicznościach umiera w więzieniu, tak? Umiera. Więc kochani, to nie są żarty, to nie jest zabawa. Wielka was nadzieja. Tępcie te agenturalne, trollerskie gnidy, które ludzi, którzy oddali wszystko, nawet więcej niż mogli, w taki sposób traktują. I zatrzymajmy się, weźmy każdy głęboki oddech. Popatrzcie na to wszystko z dystansu. Wróćcie też do debaty. Myślę, że tam też wiele, wiele padło. I pamiętajmy, tylko zjednoczeni jesteśmy silniejsi, tylko zjednoczeni jesteśmy w stanie dać opór. Gdyby nie was, gdyby nie wy, dawno byśmy już wszyscy siedzieli. Gdyby nie wy, możliwe, że tych seryjnych samobójców odwiedzających byłoby dużo, dużo więcej. Przez to, że cały czas mimo przeciwności losu walczymy i wstawiamy się za sobą, to jeszcze jakoś funkcjonujemy, choć widzicie pojedynczo nas tutaj w różnoraki sposób wykańczają, tak? A wiadomo, zbliżają się już wybory, sytuacja ma być wyczyszczona do sytuacji takiej, jak już nas system sobie ma tu już opracowany, tak? Nic poza ten tak silny antysystem, a jesteśmy najsilniejszym antysystemem w historii Polski. Antysystemem oczywiście w walce o wolną i niepodległą Polskę prawdziwie, obnażając ten system. To jest dobra wiadomość. Nigdy nie byliśmy tak silni, dlatego tonący brzydko się chwyta. Ten system idzie na dno oczywiście, chociaż on będzie szedł bardzo powoli na dno i przy tym pójściu na dno będzie pociągał za sobą ofiary. Bądźmy czujni. Proszę wszystkich bardziej rozpoznawalnych, ale i mniej rozpoznawalnych działaczy, zasypmy internet deklaracjami, że nikt z nas nie zamierza popełnić samobójstwa. Przecież oni, to jest ich internet, ich pośrednik między nami. Oni bardzo szybko wiedzą, że jeżeli my falą takie deklaracje puścimy, że to jest dla nich znak, że tak łatwo się nas wszystkich nie pozbędą, a będzie to swoista też wykazanie swojej solidarności, naszej wspólnej solidarności wobec redaktora Michała Żulikowskiego. Mam nadzieję, że ci, którzy byli z Michałem w sporze merytorycznym, nie ad personam, merytorycznym, mimo że widziałem, że odpowiedzi były ad personam, co mi się od dłuższego czasu też nie podoba, ale nie będę rozwijał tego wątku, że też właśnie zrobią głęboki oddech, staną na to wszystko z boku, popatrzą z dystansu. Jeżeli myślicie, że wasze jakieś partykularne, bieżące, polityczne interesiki, żeby być pierwszym przed tamtym czy tamtym, jeżeli to jest dla was ważniejsze niż to, co wspólnie głosimy, bo niekiedy powiem wam szczerze, że jak obserwuję pewne osoby, to widzę, że głoszą mniej więcej to samo, co czujny. Mówią, że faktycznie sytuacja już jest faktycznie, no są niemalże czasy ostateczne, wręcz wściekłość, że jeszcze naród nie ruszył w takim stopniu, jakbyśmy sobie życzyli.
Z drugiej jednak strony ich bieżące działania wobec no, partnerów w walce, bardzo często właśnie partnerów, którzy by mogli gdzieś zagrażać, może nawet ich głowie tylko zagrażają. Tak? No ja już też dochodzą do mnie wieści, że już tutaj jestem kandydatem na wszystkie możliwe listach i wiadomo, że jestem polityczny. No. No to chciałbym zmartwić wszystkich, jestem przez system w związku z walką z systemem wielokrotnie karany i z całą pewnością nigdzie nie będę kandydował. Tak? Więc to są, słuchajcie, takie rzeczy. W każdym razie popatrzcie, równocześnie ze śmiercią Michała jest bezpardonowy atak na niezależne media, na W Realu 24, na Rebel 24, między innymi też rikoszetem na Czujnego, Szczawiu. Mamy gdzieś, jeżeli jesteś takim głupim nastolatkiem, że nie wiesz, co to jest honor, oczerniasz ludzi o bardzo poważne rzeczy i sobie tak lekce sobie ci z mordy skapuje. Najlepsza jest postawa, powiem, kamratów, bo ten Szczaw, ten sam, nie będę go oczywiście reklamował, bo zainteresowani wiedzą, ten Szczaw na przykład zmieszał z błotem liderów kamrackich, a później jak gdyby nigdy nic przechodzi i dostaje głos na imprezie kamrackiej, więc tutaj też myślę, że by należało, żebyście Państwo sobie zrobili mały porządek, a nawet duży porządek, ale to nie teraz mowa o tym wszystkim, bo... A jeszcze, że nie dość, że ten Szczaw chodzi, to jeszcze jest reklamowany przez osoby z kamratów, że to jest młody, super intelektualista, fajny gość, który z nimi szkalujące na nich materiały robi, w tym między na wszystkich ludzi antysystemu, tak? I stare ubeckie metody, ziarnko prawdy, gdy połowa półprawd i większość kłamstw. Tak to działa, żeby to ziarnko prawdy gdzieś promieniowało, że niby to wszystko też jest prawda. Więc tak, kochani, w dużym skrócie sytuacja wygląda. Powiem wam też jeszcze tym prawdziwym o różnych grupach hejterskich wobec osób, które no niestety przyniosły nam wstyd. Otóż połowa z was jak najbardziej uwidacznia tamtych, co nam przywieźli wstyd, iśmy się od nich odcięli. No, że dalej przynoszą wstyd i z pozycji jak najbardziej honorowej, ale pamiętajcie, że tamtej grupie to nie są sami dobrzy. Tam jest połowa policjantów po prostu po fake kontach, milicjantów, którzy po prostu deprecjonują nie tylko ich, ale też i dużo poważnych i wiarygodnych, niezależnych mediów, bo pilnują systemu, bo są jego beneficjentami, więc jak tam gdzieś macie dobry ubaw, bo czasami pewnie i tak jest, to wiedzcie o tym, że wśród was inaczej. Dobrze robicie, że obnażacie tych, za których się musimy wstydzić i z którymi nie chcemy już mieć nigdy nic wspólnego, ale wiedzcie o tym, że obok was są trollkonta, które są policjantami, którzy poza tymi grupami szkalują także i tych prawdziwych. To też takich parę wskazówek, myślę, przy tej okazji powinniście dostać. Kochani, no co tu dużo mówić. Wspierajmy się nawzajem. Wesprzyjcie Piotrka Ulianickiego jakąś wypiską. Zresztą myślę, że każdy wie, jak to zrobić. Wesprzyjcie wszystkich, którzy wymagają teraz wsparcia. Miarą naszej polskości, miarą naszego człowieczeństwa jest to, jak sobie poradzimy w trudnych chwilach. Jak faktycznie na fali entuzjazmu i naszej walki z terrorem, który był wówczas. I szliśmy wszyscy za sobą, zresztą widać jaki tutaj nastrój. Obejrzyjcie sobie, jak to wyglądało, kiedy był Marsz Cała Polska Zjednoczona, w Katowicach, późniejsze edycje i tak dalej, i tak dalej. Teraz spróbują nas zastraszyć, próbują nas, znaczy wiadomo, odcinają od finansowania, skłócają, zastraszają i patrzą na reakcję, na ile im się udało właśnie w takich sytuacjach jak ja zostałem ostatnio zatrzymany, w takich sytuacjach jak właśnie zareagowały o środowisko na zaginięcie na przykład Michała, tak? A myślę, że wiele osób by mogło sobie w tej chwili popatrzeć w lustro i spuścić głowę, ponieważ
niekoniecznie mają na przykład maluteńkie dziecko i rodzinę jak ja, plus tyle problemów, o których już nawet nie chcę mówić, żeby nie było, że się żalę. A no, widzę, że wiele usparaliżował strach, żeby się tutaj coś może dopomóc, nagłośnić sprawę choćby zaginięcia Michała, a później, kiedy wychodziły coraz bardziej drastyczne informacje. W każdym razie, no cóż, będziemy w tej chwili korzystali z instrumentów ustawowych, które nagminnie pokazał system, że łamie, ale będziemy się dopominać oficjalnych komunikatów ze strony systemu. Poczekamy też na rozwój sytuacji, poczekamy też na jakiś oficjalny komunikat ze strony nwk24.pl. Jest tam informacja, że jak kurz opadnie, to okoliczności będą ujawniane. Michał miał bliskie grono przyjaciół, znajomych, ludzi, których szkolił. Rodzina Michała, myślę, że zwłaszcza tato, był dość blisko jego działalności i także tutaj będziemy mieli wszystko, myślę, że transparentnie wyjaśnione, bez żadnych wątpliwości, jaka jest przyczyna śmierci Michała. W każdym razie wobec zebranych informacji w tej chwili no, nie możemy się poruszać terminem morderstwo. To jest, myślę, też dość istotne. Na razie są to drastyczne, niewyjaśnione okoliczności i z takich informacji najistotniejszych, że faktycznie ciało Michała zostało znalezione w pozie, które by sugerowało, że sam targnął się na swoje życie. Jeżeli się potwierdzą inne okoliczności w tej sprawie, myślę, że tutaj pierwszym źródłem będzie macierzysty portal założyciela nwk24.pl Michała Żuławskiego i jego rodziny, a my ze swojej strony też postaramy się trzymać rękę na pulsie, ponieważ no cóż, no, to ja to głośno powiem, tak? Zdajemy sobie sprawę, że gdyby przyjąć, że Michał Żulikowski został bestialsko zamordowany, to i możemy się domyślać kierunków sprawców, z których mogą pochodzić, to niewykluczone, że przy takich sytuacjach, a nawet z całą pewnością przy takim założeniu i takich sytuacjach, rodzina wówczas jest również pod ogromną presją i wpływem. Więc tutaj naprawdę, choćby nawet z tego typu wiedzy, będziemy trzymać rękę na pulsie. Moja ogromna prośba do wszystkich przyjaciół, znajomych i nawet tych, co może mnie nie lubią, a gdzieś ramię w ramię myśmy walczyli. Bądźcie czujni, uważajcie na siebie. Może starajcie się ograniczyć samodzielne gdzieś poruszanie. Weźcie się, uzbroicie w coś, co was nie przysporzy kłopotów karnych, ale co da ewentualnie możliwość jakiejś obrony. I kochani, wspierajmy się nawzajem, bo no, łatwo nie jest. Wiadomo, podjęliśmy, my zwłaszcza ci, którzyśmy na ten pierwszy front walki poszli, podjęliśmy pewną ryzyko, odpowiedzialność, ale też mamy was za plecami i dziękujemy wam, że jesteście, i w takich chwilach tym bardziej musimy wszyscy czuć się nawzajem. Musimy wszyscy wiedzieć, że w razie czego możemy na siebie liczyć, i tym bardziej musimy wyeliminować ze środowiska wszystkich tych, którzy publicznie sobie, bezpodstawnie sobie skapuje im z twarzy. Po prostu nie ma w ogóle, to jest absolutna eliminacja tego typu osób. Nie ma czegoś takiego, że a, bo on sam z kim się kłóci publicznie i tego, ale to w sumie mój kolega jest. Przez taką postawę później dochodzi do takich rzeczy, jaki mamy z czarną serię, tak? Czyli zakneblowanie dwóch najlepszych tutaj w mojej ocenie mediów, czyli Rebel 24 i Brawler 24,
atak na nie, ataki ze strony, wiadomo, systemowych ośrodków szkalowania ludzi, lewactwa totalnego. Dużo tego. Kochani, dużo się tego dzieje i pamiętajcie, jesteśmy ostatnim, może wielobarwnym, ale ostatnim realnym ruchem oporu wobec tego, co się dzieje. Właśnie jesteśmy wykańczani. I to w nas wszystkich w tej chwili jest odpowiedzialność za to, żeby wesprzeć tych, którzy mieli odwagę i żeby się nie dać rozegrać, żeby być wciąż zjednoczonymi, żeby się wspierać nawzajem. Jeżeli na tych płaszczyznach przegramy, oczywiście przyjdą polityczne wydmuszki, które nawet częściowo będą gadały tak jak i my, ale one już będą po to, żeby przykryć, że o proszę, jesteśmy, mają was zwieść, później mamy na nich zagłosować, a my mamy zgnić w więzieniach i tak dalej, i tak dalej. Później jak już oni wejdą do Sejmu, to jeszcze powiedzą, że nie, za tamtym się nie wstawiajcie, bo to dobre, że śmieszki były. No i oni tutaj na pięknych hasłach chcieli się swoje grzechy wybielać. O, takie będą teksty, słuchajcie. Także bądźmy czujni, bądźmy zjednoczeni. Wspomnijmy dobrze świętej pamięci Michała Żuńkowskiego. Poczekajmy na dalsze komunikaty, poczekajmy już na informacje ze strony rodziny. Poczekajmy, miejmy nadzieję, że rodzina nie będzie miała obiekcji, żebyśmy wszyscy, którzy będą mieli czas, ochotę i chęci, żebyśmy wspólnie odprowadzili Michała w jego ostatniej drodze. Zresztą no nie wybiegajmy za wcześnie, z tego co wiem, to z tego cośmy ustalili, to nawet jeszcze sekcja zwłok, znaczy możliwe, że dzisiaj albo równolegle jak prowadzę tę transmisję, że jest robiona sekcja zwłok, tutaj na pierwszym linii ognia frontu będzie Rebel 24 Jowita Kowszyn-Sumara, więc to będzie, że tak powiem, pierwsze źródło informacji, natomiast tutaj to jest nasza praca zespołowa dwóch redakcji, żeby po prostu wszystko ustalić. I myślę, kochani, żeby powiało optymizmem. Faktycznie debata, nie oceniać, kto jak tam wypadł, kto miał gorszy dzień, kto miał lepszy dzień. To właśnie myśmy wychodzimy do was po to, żebyście to już wy ocenili. Natomiast bardzo pozytywne tutaj widzę, że są reperkusje. Myślę, mam nadzieję, gdzieś w kuluarach krąży, że jest szykowany naprawdę największy zjazd delegacji, delegatów z różnych regionów, z różnych organizacji. Mam nadzieję, pod hasłem Cała Polska Zjednoczona, żeby po prostu czas błędów do popełnienia, których jak widać się nie udało nie uniknąć, mimo że no ja już mam swoiste déjà vu, tak jak wiecie, ja już od 25 lat działam antysystemowo. Pierwsze manifestacje w 96 roku zacząłem chodzić. Widzę na to zupełnie szerzej. Ci, którzy na przykład hejtują Konfederację albo tam mają słuszne zarzuty do niej, bo ja też uważam, że jest dużo zarzutów słusznych, ale nie uważam, żeby całkowicie deprecjonować tą formację. Pamiętajmy, że tam są też osoby, które myślały podobnie do nas, były też antysystemowcami w pewnym sensie, wolnościowcami, patriotami dużo wcześniej przed pandemią, czyli byli obudzeni dużo wcześniej przed pandemią, no tylko wiadomo, działali na odcinku tylko politycznym, też to się różnorako tam rozgrywało. Generalnie rzecz biorąc, to co się działo w ramach jednoczenia Konfederacji przez lata, co też obserwowałem, a nawet częściowo uczestniczyłem, to można powiedzieć, że te same błędy się powielają teraz i wszyscy ci, którzy byli na tych zjazdach i słuchali, co mam do powiedzenia, to doskonale wiedzą, że o tym ostrzegałem, że po okresie, że to nie będzie wzrostowo cały czas, że dziś jest nas 50 tysięcy, to 100 tysięcy, a nie wiem, pod koniec roku w milion osób blokujemy Warszawę i zmuszamy system do kapitulacji i robimy coś nowego, no to niestety tak to nie działa. No jest to bardziej sinusoida i niestety te dołki czasami depresyjne w działalności bywają głębsze niż te ofensywne.
dużo by można było gadać. Także, kochani, specjalne wydanie tej transmisji miało być zupełnie z innego powodu, no siłą rzeczy, okoliczności, drastyczne informacje, szczątki informacji, które latały po internecie, wymagały usystematyzowania, ale ten live dotyczył także właśnie tych okoliczności pobocznych, czyli widzicie, nie dość, że taka wiadomość straszna, to jeszcze równoległy znowu atak systemu na niezależne media. Miejmy świadomość, jesteśmy na wojnie i albo nas rozegrają, albo... A każdy nawet taki wpis. Kiedyś popierałam tego, tamtego, ale teraz zrezygnował, bo mu zrzutki nie idą. No to jest po prostu coś niepojętego. No to zapraszam, zamieńmy się. Oddam te 14 spraw karnych systemu za czas pandemii, oddam kilkadziesiąt wykroczeniówek, oddam całe zadłużenie, tak, które wziąłem, żeby ten, bo to ja jestem największym sponsorem czujnego, mimo że faktycznie są osoby, które bardzo, którym serdecznie dziękuję za każdą płaconą złotówkę. Natomiast w tej chwili już ponad 50 tysięcy, bo to zadłużenie rośnie. Ja sobie oddzielam moje koszta prywatne i moje wpływy prywatne od działalności redakcji i wszystkie, do tej pory nawet już nie widzicie tego, jeżdżę i koszta rosną, tak? Więc zapraszam, proszę się wymienić się rasami i proszę jeszcze dać z siebie więcej niż ja, tak? No bo ja przecież tak niewiele z siebie dałem i wiedzy, i doświadczenia, i wszystkiego, tak? Więc po prostu to jest żenujące. Każdy taki komentarz, jeżeli ktoś ma dobre intencje i tak tutaj chce się dzielić jakimiś rzeczami, to jest wojna. To takie komentarze działają na rzecz wrogów. Jeżeli chcecie się wymądrzać i chcecie aktywnie uczestniczyć w takiej, można powiedzieć, tej antysystemowej polityce, nie boję się użyć tego słowa, bo znam jego znaczenie, tak? Każda aktywność społeczna jest de facto polityką. Rodzice prowadzą politykę wobec dzieci, dzieci wobec rodziców. Narzeczeni politykę wobec siebie prowadzą różnoraką. I tak dalej, i tak dalej. Za czasów moich studiów politologicznych mieliśmy do wykucia na blachę 16 definicji polityki. Także no tutaj też pomieszanie pojęć to jest też jeden z elementów globalistycznego tutaj wprowadzania zamętu i zamordyzmu, ale to jest też osobna kwestia. Bądźmy czujni, bądźmy zjednoczeni. Zjednoczeni, naprawdę jesteśmy silniejsi, wspierajmy się Polacy nawzajem. Pamiętajcie, jesteśmy ostatnim ruchem oporu. Jeżeli ochydzimy się sobie nawzajem, spadniemy w te wszystkie ubeckie pułapki, tych wszystkich domorosłych tutaj rozkminiaczy, który żaden z nich nigdy nie przyszedł, chociaż jest pytać, Marek, słuchaj, bo krążą od ciebie to, jak jest naprawdę. Także no po prostu bądźmy czujni. Michał też o tym mówił. Wspierajmy się nawzajem. Oddajmy też hołd i pamięć. Nie umarli ci, którzy żyją w pamięci. Myślę, że redaktor Michał Żulikowski był osobą, która, powiem szczerze, tak jak mówiłem na filmiku, ja byłem jeszcze za kratami, choć był fragment mojego bycia za kratami. Znacie sprawę, wiadomo, to jest sprawa, skandal kolejna. Ale był taki okres bycia mojego za kratami, że miałem dostęp do internetu. I powiem wam szczerze, w czasie, kiedy jeszcze było takie było zamieszanie, że za bardzo nikt nie wiedział, co się dzieje, chociaż nasza redakcja, przyznam szczerze, i Ruch Zjednoczonych Polaków Poszkodowanych przez System wtedy był czujny, tak? To, co zresztą przytoczyłem na debacie, myśmy wystąpili z 21 żądaniami. Numer jeden, że żądamy prawdy o koronawirusie i dosyć koronaterroru. To było w czasie, kiedy jeszcze tam ludzie akceptowali, że byli w ogóle zamknięci jak kury w klatkach w domach. I pamiętacie te różne, za wyjście na ulicę można było dostać po głowie i mieć sprawę, tak? Więc tak, to wam jeszcze tak moje wspomnienie takie na gorąco. Jednym z właśnie youtuberów, tak się to teraz tak mówi, który bardzo logicznie na tamten czas analizował sytuację, a ja siłą rzeczy byłem świeżo po tymczasowym areszcie, w warunkach zamknięcia też nie miałem dostępu, a warunki, w których byłem przetrzymywany, no to
no to wiadomo, tam to panika razy 10 była, zwłaszcza, że tam personel medyczny o to bardzo dbał. I tak, i powiem wam, że właśnie Michał Żulikowski był tą istotą, której wówczas słuchałem wszystko, ponieważ faktycznie bardzo fajny miał proces logicznego dochodzenia i w tym procesie logicznego dochodzenia był właśnie bardzo odporny na różne pułapki logiczne. Też wam kiedyś robiłem wykład na takie, pamiętacie, kółka na tablicy, co bardziej czujni pamiętacie. I wam pokazałem jedną historię, że były trzy fakty, powiedzmy trzy kropki do połączenia i wam je tak połączyłem, że wszystko się super zgadzało, że no kurczę, nie? A na koniec to skwitowałem, że gówno prawda. Bo do tej historii jest jeszcze kropka taka, kropka taka, kropka taka, kropka taka i po trzech kropkach się wydawało, że już sprawa jest oczywista, a jak się spojrzało jeszcze szerzej i zebrało więcej informacji, to się później okazuje, że to pierwsze łączenie trzeba tego dupę rozbić i tyle, no. Więc Michał miał właśnie taką zdolność, która umiał się bronić właśnie przed tego typu pułapkami logicznymi. Tak jak powiedziałem Michałowi w tym wywiadzie na samym początku, coście oglądali, poniekąd on mnie stworzył, to znaczy w tym sensie, że jeżeli chodzi o ten temat pandemiczny sensu stricte, to tak, to był tą istotą, która z całą pewnością bardzo mnie naprowadziła na właściwe rozpoznanie sytuacji tego dwuletniego terroru. Kochani, no brak mi słów na to wszystko. Brak mi słów na to wszystko. Tutaj widzę wpis, mi przemknął, że Michał został zamordowany. Jest to potwierdzone przez najbliższych. No więc jeżeli masz jakieś informacje poważne, a nie tylko takie wrzutki, to bardzo proszę. My mamy na razie informacje takie, jakie tutaj powiedziałem. I informacje, które no z uczciwości, rzetelności dziennikarskiej nie pozwalają nam na tą chwilę jeszcze stwierdzić, że redaktor Michał Żulikowski został zamordowany. Jeżeli takie informacje się potwierdzą, to sytuacja się bardzo pogorszy. To się sytuacja bardzo pogorszy, bo jeżeli to jest morderstwo, to bez względu na to, z których kierunków to morderstwo przyszło, to jest to, można powiedzieć, stan, w którym powiem wam, jakie są nastroje. Nastroje są bardzo poważne, żeby sobie system zdawał z tego sprawę. I śmierć Michała może pociągnąć dla systemu bardzo poważne konsekwencje, bo powiem tylko co do jakich informacji ja kotuję w środowisku. My się dalej wam nie damy zabijać i skończymy z obroną tylko i wyłącznie. Cały czas prowadzimy wojnę obronną, jak wiecie. Przystąpimy, a raczej ludzie są gotowi do przystąpienia do kontrofensywy i to na skalę, której sobie nie zdajecie nawet sprawy. I możecie nawet mnie próbować zlikwidować, to już sprawy zaszły za daleko. Nie damy się dalej zabijać. Bądźmy czujni, bądźmy zjednoczeni. Cześć pamięci świętej pamięci redaktora Michała Żulikowskiego. Bądźmy czujni, bądźmy zjednoczeni. Trzymajcie się, kochani.